Cześć, witajcie z tej strony Grid 79. Mam nadzieję, że jesteście głodni, bo dzisiaj nie jedną, nie dwie, a cztery pieczenie na jednym ogniu przygotujemy. Mówicie jak? A to bardzo prosto. Zapolujemy sobie dzisiaj na dwa multinarzędzia klasy S. Będzie to pistolet i rifle. Jedno multinarzędzie klasy A. Będzie to Royal w trzech różnych kolorach. I tak na dokładkę spróbujemy upolować żółtego squida. Także serdecznie zapraszam. Oczywiście wszystko odbywa się w galaktyce Euclid i pamiętajcie o wyłączeniu multiplayera. A teraz zapraszam do oglądania. Jeżeli wylądowaliście w wykańskim systemie wyjętym spod prawa, to jesteście na właściwym miejscu. Teraz niespodzianka. Wszystkie te cztery rzeczy znajdziemy w tym jednym systemie. Nigdzie dalej nie musimy lecieć. Zaczniemy od najprostszych rzeczy, czyli multituli na stacji. Dobra, wysiądźmy i zobaczmy, co ciekawego dla nas mają. A już z daleka widać. Mamy rifla klasy S. Ciut nie pasują mi kolory, ale kwestia gustu, nie? Dobra, co zrobić, żeby rifla zamienić na pistolet? Już wam pokazuję. Wsiadamy w statek i zasuwamy na planetę, na której zaczęliśmy. Będzie fajnie oznaczone, ponieważ zaraz koło filara strażników jest bojka komunikacyjna i punkt zapisu, także spokojnie się kierujcie na to, na pewno traficie. Ja też próbuję, tylko coś znaleźć nie mogę. O proszę, mamy. Nazwa planety, Royal Multitool, więc ciężko przegapić. Jakiś dobry człowiek postawił tutaj bazę z lądowiskiem niedużą, więc możemy spokojnie sobie na niej wylądować. Jest też na niej punkt zapisu tutaj w pobliżu filara strażników, więc spokojnie będzie można tam przeładować grę.
A myślę, że skoro jesteśmy już na miejscu, to od razu sobie też naszego multitoola oblukamy, jaki jest. Czerwono, złoty, klasa A. No lepszego póki co nie znajdziecie. Esek niestety odnaleźć nie można. Przeładujmy od razu teraz save'a, żeby zmienić multinarzędzie na stacji z karabinu na pistolet. Przy okazji, to wam pokażę później, zmieni się też kolor naszego multinarzędzia z filara strażników. Dobra, jesteśmy po szybkim wczytaniu gry. Zerknijmy sobie teraz na naszego Royala. I popatrzcie na to. Z czerwono-złotego mamy żółto-srebrne. Nie najgorzej też wygląda, muszę przyznać, choć wolałbym białe. No ale nie wybrzydzajmy. I tak jest nieźle. Teraz polećmy na stację, sprawdźmy, czy zmieniło się nasze narzędzie na stacji. Zwróćcie uwagę, od razu pojawia się też informacja o żółtym squidzie, na którego będziemy polować, ale to w dalszej części filmu. Teraz zasuwamy na stację. No i wysiadka i patrzymy, czy się zmieniło. No już z daleka widać, mamy pistolet. Tak samo S-klasa. Także jeżeli ktoś kolekcjonuje broń, czy lubi po prostu pistolety, czy karabiny, proszę bardzo. Tutaj macie jedno i drugie, klasa S, nie trzeba ulepszać, cudować, wariować. Teraz polecimy na jedną z planet i spróbujemy załadować trzeci kolor multinarzędzia. A żeby to zrobić, musimy się udać na Calamari. Jest to pylna planeta. Tam wylądujemy, przeładujemy save'a i polecimy sprawdzić, czy się udało. Małe problemy przy lądowaniu. Zahaczyłem o jakieś drzewko, nic to, bywa. Mówili nie pilotuj po gekomiędzce, oczywiście byłem mądrzejszy. Wysiedliśmy, gra nam się zapisała. Wczytujemy ostatni punkt zapisu i lecimy dalej. Jesteśmy po wczytaniu gry. Teraz wystarczy wrócić do filara strażników i sprawdzić ostatnią wersję kolorystyczną naszego multinarzędzia. Normalnie można zakwasów dostać na tej planecie od wsiadania i wysiadania samego ze statku. Jesteśmy przy filarze, także zerknijmy, co nam tutaj strażnicy dadzą tym razem. No i trzecia wersja kolorystyczna, czerwony ze srebrnym. Też wygląda dosyć ciekawie, trzeba przyznać. Nie pokażę wam tego tutaj, bo szkoda waszego czasu, ale sprawdzałem inne planety, nie dają innych efektów. Także generalnie macie tylko te trzy wersje kolorystyczne. Tylko, albo aż z drugiej strony. Czerwono-złotą, czerwono-srebrną i żółto-srebrną. Także dla każdego coś miłego.
No i co, wszystkie 5 tuli ogarnęliśmy, także został nam squid tylko do znalezienia. Co zrobić, żeby go znaleźć? W pierwszej kolejności musimy namierzyć jakikolwiek posterunek handlowy. Najłatwiej do tego użyć jest skanera. No i się tam udać. Jakbyście zauważyli, zmieniła się pora dnia, ale to przez to, że w międzyczasie sprawdzałem inne planety, także trochę mi zeszło. A tak jak mówiłem, no nie będę marnował waszego czasu, nie będę wam pustych przelotów tutaj pokazywał. Kiedy już dolecimy na nasz posterunek handlowy, wystarczy wylądować i cierpliwie poczekać, aż pojawi się nasz squid. Powiem wam, że mocno nadwyrężyli moją cierpliwość. Tutaj przeładowałem grę, ale czy to jest konieczne, nie wiem. Nauczyłem się to robić i po prostu to robię. Powiedzmy, że tak jakoś weszło mi to w krew. Oczywiście najlepszy punkt obserwacyjny jest na szczycie wieży, więc tam się udajemy. I uzbrajamy w sporą dozę cierpliwości. Może tutaj nie będę wycinał, po prostu wam przyspieszę, bo całkiem sporo fajnych statków tu przelatuje, zwłaszcza solarów godnych uwagi. Tak samo jeden myśliwiec, czy to był solar? No zobaczymy zaraz za chwileczkę zresztą. We'll be right back.
Zobaczmy, na chwileczkę zwolnimy. Chciałbym wam tylko pokazać tego Solara. Popatrzcie na tą czerwień. Nie wiem, czy to jest zasługa planety. Czy on jest naprawdę taki? Bo jeżeli to drugie, to chyba pierwszy raz widzę tak głęboką czerwień na statku. Żałuję, że go nie kupiłem, ale w sumie nic straconego. Może jeszcze kiedyś się przelecę na tą planetę. Bo naprawdę wygląda petardycznie. Wiele, wiele minut i jeden atak piratów później, oto pojawia się ona, cała na żółto. W końcu się doczekaliśmy, nasza ośmiorniczka przybyła. Powiem wam, trwało to 20, może 30 minut. I naprawdę już było blisko, żebym się poddał. No ale jest. A jako, że sam nie mam jej jeszcze w swojej kolekcji, myślę, że przygarniemy ten statek. Może później wymienimy kolor, bo jakoś żółty, tak... nie wiem. No nie jest brzydki. Zwłaszcza, że ten tygrysek z tyłu fajnie wygląda. No ale co, sami powiedzcie. Jedna galaktyka, jeden system. Praktycznie 4 nagrody do odebrania. Opłacało się odwiedzić? Myślę, że tak. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia.